Dzień dobry bardzo wszystkim. Witamy serdecznie w drugim odcinku. Jak się podoba pierwszy? Zimno. Fajnie było? Dużo gadałem głupot? Dużo, co? Idę po kurtkę. Kurwa, zimno za chuj. Zadzwocam. Też ja tym wszystkim powiedziałem o tym podróżowaniu i tak dalej ogólnie będąc z Nowej Zelandii najfajniejszą opcją na podróżowanie jest kampowanie i tutaj w sumie inaczej za bardzo się nie da, bo wszystko jest cholernie drogie, są transport publiczny jest do dupy, praktycznie go w ogóle nie ma, hotele są drogie, a są tu ogromne, ogromne tereny do zwiedzenia i zobaczenia. No i żeby to wszystko tutaj zobaczyć, no to najlepiej się po prostu właśnie przemieszczać jakimś kamperem, spać sobie w nim i sobie tak żyć. I to jest mój główny cel, żeby tutaj właśnie z wami tak poprowadzić. Obudziłem się niedawno, dlatego jest to taki o. Więc spełnienie marzenia. Bo tak sobie powiedziałem, że chcę sobie nagrywać. Zawsze chciałem robić film swój kanał na YouTubie i wiedzieć, o czym mówić. A że jestem teraz właśnie w przepięknym miejscu, jestem w jakimś dobrze, to spodziewa mi się okazja, żeby zacząć, nie? Zrobię ten pierwszy odcinek i mega to na mnie działa dobrze, bardzo pozytywnie, bo to jest mega zajawka, nie? Chodzenie, nagrywanie sobie to napędza mnie do działania. Bo jak sobie to montowałem, to miałem tyle uśmiechu na twarzy i gadaję swoje mordy i śmiali się z siebie. Jak to było? Trzeba sobie odpowiedzieć na kurewsko ważne pytanie, co robisz robić i zacząć to robić. Więc robię to. Nagrywam sobie filmiki i czuję się z tym mega dobrze. Idę dalej, nie będę się dziwił. Ogólnie to jest tak, że sobie pojechaliśmy na weekend na wycieczkę. Będziemy zmierzać do miasta, które się nazywa Dunedin. Nie mam pojęcia, jak oni to czytałem po angielsku. Jest mega dziwne, pamiętam, czytałem to po angielsku, więc będę mówić Dunedin. No i z tego będziecie mieli moje birole dzisiejsze. I w ogóle budzę się rano. Coś buja samochodem, nie? Wychodzę z samochodu. Patrzę na tam taki świnia. Ale te kulki są kulkami analnymi bogów maorskich. Tak jest. Tak naprawdę to nie wiadomo skąd one w ogóle są. Nie wiadomo skąd one się pojawiły tutaj. No ale są, nie? Jakaś tam atrakcja turystyczna. Także śmieszne. No i takie miejscówki nam też się trafiają. Całkiem przyjemnie, co? Turystami. Tu są geje. A tu jest tunel. Tu się wchodzi na taką plażę. Całkiem kurde spoko, nie? Każdym razem, jeśli tutaj sobie jedziemy, wjeżdżamy na jakiś parking, mówię, o, będzie tunel bit czy coś takiego i dobra, zejdziemy sobie i będzie git.
coś zobaczymy. A potem są właśnie takie klify, takie widoki, że no człowiekowi się chce żyć. I to co mówiłem właśnie wcześniej, że warto wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo na przykład przez chwilę się czułem jak gówno i mi się za cholerę nie chciało. Nie chciało mi się żyć. No to bang. Się od razu chce żyć. Mordeczki jest rozkmina. Są takie kwiatki. Takie kwiatki są. Jak one się nazywają? One ładnie pachną? Nie wiem jak one pachną. Jak co? No jak to? Ale muszę się jakoś nazywać, skądś znam ten zapach. Tam jak myślisz? Co to jest? Także proszę mi dać znać. Chcieliśmy dojechać do Dunedin. Jesteśmy na drodze, która podobno jest najbardziej stromą, czy jedną z trzech najbardziej stromych drog na świecie. Teraz jest poziom. Teraz nie ma poziomu. Poziom. Nie ma poziomu. Bo to ogólnie tutaj tak jest. Jeździ się od miejsca do miejsca i w każdym miejscu coś się znajdzie, co jest w miarę ciekawego, nie? Czasami są takie wisienki, jakby był ten tunel Beach i były takie piękne klify, a czasami jedziesz, widzisz jedną skałę i jest wielkie reklamy wokół tego, wielkie gadanie, że to jest mistrzostwo, a tak naprawdę nic tam ciekawego nie ma, nie? W każdym większym mieście w Nowej Zelandii musi być Botanic Garden, czyli ogród botaniczny. I w każdym z tych miast, w każdym tym ogrodzie są takie wydzielone obszary, nie? Więc są takie tematyczne typu japoński, albo tylko i wyłącznie róże, albo i tylko i wyłącznie rośliny tam z Nowej Zelandii czy tam Australii. I to jest wszędzie, zawsze też jest jakaś taka oranżeria. Tam jest oranżeria. Cyk. Taka miejscóweczka, gdzie można sobie zrobić kawkę. Zawsze to są w cholerę drogie te kawki. No ale są. Także takie to jest tutaj właśnie typowo brytyjskie. Że ściągają jakieś różne rośliny z całego świata i tyle. Ogólnie Nowa Zelandia jest bardzo brytyjska. To też jest ten dzisiejszy dzień, to też jest taki wstęp do podróży. Jeszcze jestem z Tamarą. Przez najbliższy miesiąc, więc to też będzie też tak się trochę kępuje przy niej gadać. Ale powolutku się rozwijamy, nie? Jesteśmy w centrum, szukamy striartu. Coś tam znaleźliśmy, ale będzie tego więcej może. Chodzi i szuka. Tak, jesteśmy w mieście, no to trzeba zrobić przerwę na piwko, prawda? Na czym wydaje mi się, że polega też turystyka w mieście. Bo jeden, że zobaczysz wszystko.
to trzeba sobie usiąść i po prostu podelektować się byciem tutaj. Dajcie znać w ogóle, jak to pierwszy odcinek. Jestem naprawdę ciekaw jednak. Stosuję się. Świeże to jest doświadczenie. Ja też rozkminiałem, że jak już tutaj zostanę sam, to dobrze, że warto robić. Dobrze, że będę mógł sobie tej kamery, bo jednak zwiedzanie i turystyka samemu jest fajna, wiesz, fajnie, że przeżyć sobie wszystko, ale jednak dzielenie się z kimś tym wszystkim, co się czuje i co się widzi i co się doświadcza, jest mega istotną sprawą z tym wszystkim. Tak, witam serdecznie, dzień dobry. Mamy drugi dzień naszego weekendowego tripka do Dunedin. Dzisiaj jeszcze pojedziemy sobie troszeczkę po jakichś fajnych innych miejscóweczkach. Też pooglądamy trochę w mieście. Także dowiedzieć się coś o Dunedin. Może czasem jeszcze o coś wam powiem, jakie tam ciekawostki. Jakie to były ciekawostki, Tami? Że to było najdalsze miasto od Londynu? Tak, dalej być nie możemy. Dalej być nie możemy, słyszycie. Aha, że ten, że ta stacja kolejowa była najbardziej ten fotografowaną stacją. Na Nowej Zelandii. No, budynkiem. Ogólnie budynkiem. No. Ach, no i o tej z ulicy, no, że to jest najbardziej sterma. No to już im powiedzie. To już wiedzą. No i też się w ogóle zastanawiam, czy ja mam mówić jakieś takie ciekawostki, czy nie. To chcę coś przeczytam, coś się dowiem, to będę mówił. Morin. Hello, you good. Okay. No i jak będziecie sobie chcieli coś dowiedzieć o danym miejscu, to sobie kurwa wejdźcie na Wikipedię i sobie przeczytajcie. A ja takie coś, co mnie bardzo będzie ciekawić, to o tym dowiem, że będę mówić. A tak to mnie, nie będę jakimś takim waszym tutaj odkrywcą. Padać zaczęło i to jest niefajne, dlatego dzisiaj właśnie pospędzamy troszeczkę czasu w jakichś różnych atrakcjach, które są w budynkach, a nie na zewnątrz. A jeszcze tylko chciałem pokazać je sobie. No co, ale to jest bardzo ładna ta plaża. Syk. Bardzo ładnie tutaj jest. No i dzisiaj znowu mamy, proszę państwa, chaos. Jeśli chodzi o nagrywanie i gadanie. Z tym, co mówiłem na samym początku, jeśli chodzi o spełnianie marzenia, to właśnie chyba dzisiaj jest głównie to pokazane. Strasznie zawsze chciałem móc po prostu mieć jakieś miejsce, gdzie mogę sobie wrzucać te swoje ujęcia, które widzę. Z tym gadaniem to jeszcze tutaj będę musiał się dosyć mocno podszkolić i już postanowiłem sobie, że będę będę sobie zapisywać na telefonie, co potrzebuję powiedzieć w danym odcinku i będę nawet tych punktów mówić. Tak zrobię. No ogólnie w ostatnim odcinku też było tam troszeczkę kilka gaw, na przykład z dźwiękiem, bo tam gdzieś tam wiało. No i tak sobie powolutku będziemy tutaj z tym działać. Będzie coraz lepiej, będzie coraz więcej informacji. O, w ogóle wrzuciłem już wczoraj ten odcinek i jestem trochę podekscytowany, bo już mam 5 komentarzy i 120 wyświetleń. Także no, lubię te zasięgi, ale cieszy mnie to, że w ogóle ktoś to ogląda i czuję się wdzięczny, bo to jest fajne uczucie i to mnie napędza do działania. No i taki dworzec.
mocno brytyjski, nie? Tutaj bardzo dużo jest właśnie takich budynków, miejsc i w ogóle drogi, ulice, wszystko jest bardzo brytyjskie, bo to kiedyś była kolonia brytyjska, więc dlatego to tak to wszystko tutaj wygląda. To był ten ogród botaniczny, właśnie różne budynki miejskie, więc cała w sumie architektura i infrastruktura jest bardzo podobna do brytyjskiej, więc tak to wszystko tutaj wygląda. A ten dworzec to taka mniejsza wersja dworca w Antwerpii, nie? Jak duże miasto, to też musi być muzeum. Pewnie zauważyliście troszeczkę na temat architektury tutaj w Dunedin, że jest piękna, ciekawa. I w XIX wieku, kiedy było tutaj boom budowlane, przyjechali tutaj wszelcy architekci z całego świata, no i zaczęli nakurwiać, robić wszelkie różne rodzaje architektury. I dlatego tutaj jest tyle różnych rodzajów, dlatego to jest taki miszmasz europejski. I to wszystko jest w sumie w miarę znowu zbudowane, bo to tajne ma tu 200 lat, a wygląda sobie całkiem oldschoolowo. Więc no właśnie Zelandia jest takim miszmaszem wszystkiego. Niby tutaj mamy kulturę maorską i regionalną, a tu Europejczycy wbili i zrobili po prostu wszystko po swojemu, nie? Proszę Państwa, turystyka nie polega tylko i wyłącznie oglądaniu ładnych widoczków, chodzenia po mieście i piciu piwek. Trzeba też doznać troszeczkę kultury, troszeczkę sztuki. Nie powiem, lubię. Fajnie jest pochodzić, popatrzeć, co ludziom siedzi w głowie i jak to wyrażają, jaką ekspresją. Także polecam chodzić po galeriach sztuki i muzeach. No, na tym kończymy wycieczkę weekendową do Dunedin. Mamy przejechane na chwilę obecną 450 km, jeszcze musimy zrobić 300 z powrotem do Christchurch. I to jest nasza ostatnia wycieczka weekendowa. I od następnego, za 2 tygodnie zaczynamy już finalną podróż. Tak wyglądają wycieczki do jakiegoś miasta daleko. Mamy troszeczkę natury, mamy troszeczkę pięknych widoczków, ale mamy też troszeczkę miasta, bo trzeba też poznać to miasto, jak się tutaj żyje, jak tutaj to wygląda. Bardzo dziękuję za uwagę, to będzie cholernie długi odcinek, ale będzie dużo więcej widoków niż gadania, więc to może być jakimś plusem. I co? I tyle. Zapraszam do obserwowania, do lajkowania, do udostępniania, do subskrybowania i do kurwa wszystkiego. Pamiętajcie też o moich social mediach, bo też z tego wyjazdu zrobiłem w cholerę fotek, nie pamiętam ile, ale w cholerę fotek, więc też będą zrobione sobie jakieś tam pościki na Instagrama. No i muzyka pewnie będzie znowu od Nahaja, bo tam mam te kawałki już jakoś tam bardziej obcykane. Tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Z farcikiem do następnego odcinku. Salut!